też bardzo ciekawy pojedynek. Obydwaj zawodnicy widać mają trochę przemówienia w rękach. 1-0 prowadzi zawodnik z Wrocławka. Niemniej jednak 2-0. Niemniej jednak też niebezpiecznym zawodnikiem jest reprezentant Junior Box Poznań. I tutaj... Krzyż, trzeba grać mi krzesło z podtyłka, bo inaczej nie spadnę. Może być ciekawa walka. Niemniej jednak zawodnik z Wrocławka taki jest bardziej agresywny, bardziej dynamiczny, bardziej chce. I stara się ulokować naprawdę serię ciosów silnych. To na tułowiu, to na górze w tej chwili 3-0. Z pełnym skrętem naprawdę takie ciosy zadaje zawodnik z Wrocławia. Nawet jeżeli trafiają w rękawice, to wizualny efekt jest, powiedzmy, kolejny prawy trafia i 4-0. 5-0. Zawodnik z Poznania na linach. W tej chwili sędzia przerwał pojedynek. I walka wznowiona. 5-0 prowadzi Kacprzak Mariusz, start Wrocławek. Lewy sierp, 6-0. No powiem szczerze, nie może zawodnik z Wrocławia. Rozpoczynamy drugą rundę. Prawy prosty, 8-0, kolejny cios. No tutaj sędzia przerwa pojedynek troszeczkę tak. Zawodnik z Wrocławka trafił. Czysty cios doszedł celu. A uwaga, była wpadanie. Pierwszy cios zaliczony przez sędziów dla zawodnika z Poznania. 8-1. No kolejny powinien, tak, 8-2. Prawy prosty również. Troszeczkę tutaj Mariusz Kasprzak, no można powiedzieć, tak nieładnie lekceważy już swojego przeciwnika. Myśli, że osiągnął przewagę, powiedzmy, psychiczną i techniczną nad swoim przeciwnikiem, a jednak bardzo charakterny zawodnik z Poznania odgryza się, ale w międzyczasie trafia Kacprzak, 9 i kolejny cios, 10-2. No również przepiękny cios lewy. Taki półsierp na dół, na splot słoneczny, naprawdę pięknie trafiony i lewy sierp na górę. Ten na dół cios nie został zaliczony i kolejne ciosy na górę i bardzo szybka i piękna interwencja sędzi Gawłowska, który prowadzi ten pojedynek w ringu. Zawodnik z Poznania jest liczony. No te dwa ciosy, które mi trafił zawodnik z Poznania, zmobilizowały i zezłościły trochę
Kasprzaka, który tutaj teraz powrócił do swojego sposobu kontynuowania walki. Prawy bezpośredni 13-2. I jeszcze 10 sekund drugiej rundy. Koniec starcia drugiego. 13-2. Prowadzenie zawodnika z Wrocławka. Jeszcze minuta trzeciego starcia, 17-4, prowadzi zawodnik Wrocławka. No ale bardzo ładna postawa zawodnika z Poznania, 17-5, który tutaj w końcówce zaczyna przeważać. 18-5. Niemniej jednak podoba mi się bardzo ambitna postawa poznaniaka. Który jak może stara się rewanżować swojemu przeciwnikowi. Oj, lewy sierp, 20-5. I koniec, równo z gongiem, jeszcze 20-5. W poprzednim pojedynku 20-5, tak jak wspomniałem,